Trochę się wybrudzimy, no. Chyba trzeba będzie jeszcze koło trochę przesunąć, bo stolarzem nie jest to, żeby deski wymieniać. Przyszedł właśnie mój trener, z którym trenowałem całe 5 lat, lekkoatletykę. To jest Zbigniew Szubling. Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Dzisiaj trochę w innej scenerii zrobimy trening kuli, ale nie takiej kuli betonowej, tylko dokładnie pchnięcia kulą, czyli tej dyscypliny, którą się zajmowałem 8 lat temu dokładnie. 8 lat mi tutaj nie było w roli tutaj treningu zawodnika. Dzisiaj zobaczymy, ile jestem w stanie pchnąć. Kulę mamy 7,26, czyli seniorską. Sprawdzimy, pokażę wam też dwa ćwiczenia, które przekładają się na rzuty workami, bo wiecie, jestem w tym dobry, a to właśnie wywodzi się z tej dyscypliny. Jestem teraz w okresie roztrenowania, także od października chcę już się zacząć przygotować do Arnolda, więc właśnie dla was specjalnie jest ten odcinek. Zobaczymy, i co, jeszcze się chwilę rozgrzeję i bierzemy się do roboty. Fast life, the fast living. Fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. It's not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. Ostatnie moje pchanie było dosłownie nieco ponad rok temu na Champions League, gdzie pchałem kulą 16 kg na plaży. No to tam raczej bez przygotowań byłem. Ta kula też charakteryzowała się dużą objętością, więc ciężko nawet ją było przyłożyć do szyi. Dzisiaj na pewno będzie mi to lżej wychodziło, bo jest kula dużo mniejsza. Wtedy uzyskałem na zawodach 18,67. 8,67, przepraszam. Tak, bo kulą kończy 18 metrów, to było coś niewykonalnego jest chyba. Rekord na tej kuli mam 17 metrów treningowo. Dzisiaj myślę, że jakbym zrobił, nie wiem, 14, może 14,5, bo kiedyś, jak ja trenowałem pchnięcie kulą, to ktoś przepchnął 22 metry, to było wow. Chociaż rekord świata wtedy też był ponad 23 metry, ale to ten rekord był z lat 90, on był przez blisko 20 lat niepobity. A teraz no, przyszła nowa generacja i przepychają. Wiedza wiesz, lepsza i na temat żywienia i suplementacji, treningu, to musi iść do przodu, nie? Byliśmy właśnie 10 metrów, trzeba odpocząć. To było dobre w tym sporcie. Jak przeszedłem do Strochmana, miałem problem właśnie z konkurencjami na wydolne powtórzenia, na wydolne, gdzie była cała minuta pracy. Tam musiałem poświęcić najwięcej pracy, bo, no, bo były duże braki. Bo tutaj się liczy tylko to. Pchnięcie to jest ułamek sekundy, że trzeba być bardzo mocnym, ale w ułamku sekundy tą moc pokazać. W ułamku sekundy. Tylko zobaczycie też to. 15 roku życia do 20. Wcześniej trenowałem się na siłowni, 4 lata. Też tak, z bazą siłową byłem dużą, ale ona też jakby pomagała i przeszkadzała, bo byłem spięty, a tutaj trzeba być luźnym, żeby właśnie ta eksplozja była jak najlepsza. Nie? Co prawda tutaj zgłosił mnie WF-ista, bo dziś na gimnazjadzie dobrze mi poszło i zobaczył mnie, że sobie radzę. I kazał mi przyjechać na trening do trenera. No i jakoś tak się zaczęło i zacząłem trenować. Potem pierwsze obozy kadrowe, pierwsze województwa. 2 lata w kadrze byłem. Miło wspominam ten czas na pewno. Najlepsze osiągnięcie było Mistrzostwo Polski Junior w Bodrzych. Ogólna Olimpiada Młodzieży nazywało w Krakowie, było to w 2012. I rok później jeszcze mistrzostwo, nie, 2 lata później wicemistrzostwo juniorów halowe. Wtedy jak skończyłem juniora, przyszedłem do młodzieżowca. Byłem tylko rok, bo potem już zacząłem pracować, a tutaj trzeba trenować naprawdę 5-6 razy w tygodniu, to jest po 3-4 godziny, to jest takie minimum, żeby trzymać tą formę. Trochę rzucałem dyskiem, ale tam miałem chyba 1,5 kg, 44 metry, mniej więcej. Nie czułem się w tym za bardzo. Wolałem pchnięcie kulą z racji, że siło mi było troszkę więcej. Więcej też na hali, bo dyskiem trzeba było się rzucać na dwór, a wiadomo, w zimę się rzuca zawsze. Zima, lato, jesień, w każdej porze roku. A w zimę nie jest przyjemnie. Też pchałem kulą w zimę, ale rzadko. Chyba jak były jakieś roboty na tutaj remontowe na hali jedynie. No i w lato wiadomo, na hali, na dworze. A, obawiam się trochę o moje palce, bo kula przejdzie przez palce, to nieraz czułem się, jakby były wyłamane. Ból nieprzyjemny.
I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Tak, z racji, że tutaj światło pada nam przez szybę, przez okno, nie widać, gdzie dokładnie kula spada. Wysmaruję zaraz całą magnezją. Raz, że będzie mi się lepiej trzymać ją przy szyi i w dłoni, a dwa, będzie widać, gdzie spadło. Bardzo założymy tutaj, żeby trochę chronił plecy, bo nie jestem w treningu. I mój tutaj kostki jest troszkę miękki. Z nadgarstkiem też może być różnie po takiej przerwie. Nie chcemy żadnych kontuzji się nabawić. Zaraz będzie 2 metry dalej. Wysmarujemy. Trochę się wybrudzimy na taki sport. Tutaj po treningu strongmana to wyglądam czasem jak górnik. Pierwsze pchnięcie, takie rozruchowe, nie? O kurczę, ciężko przyłożyć. Chyba trzeba będzie jeszcze koło trochę przesunąć, bo stolarzem nie jest to, żeby deski wymieniać. Widzę, że jeszcze są tutaj pamiątki po moich treningach. Spójrzcie, tutaj jest rzutnia trochę przesunięta w prawo na hali, tutaj są całe deski. A tutaj zaraz, właśnie gdzie kiedyś była rzutnia, była po drugiej stronie. Tak to wygląda, nie? Ale tak to niestety. Żeby były wyniki, muszą być jakieś straty. Z przyczyn technicznych jestem zmuszony przesunąć te koło, które no nie jest lekkie. Myślę, że te 2 metry będzie trzeba przesunąć. Dzisiaj pchamy tylko z miejsca, nie pchamy do ślizgu. Chciałem pokazać, do ślizgu może tylko pokażę czysto teoretycznie, bo ogranicza nas tutaj dystans. Kiedyś jak trenowano, to koło stało gdzieś w tamtej odległości, tylko że po drugiej stronie. No to zdarzało się, że tutaj przychodziło belkę drewnianą. Nie wiem, czy będzie widać. No i wtedy kula bezpośrednio kilka metrów przed twarzą mi spadała. Teraz trzeba dopchnąć to samo miejsce, tylko że z koła trochę przesunięte. Do pchnięcia kula to specjalne buty, które są przyczepne. Idzie pan w Adidasach, także... No nic, są warunki jakie są. Ostatnio też startowałem w zwykłych Adidasach, w których przyjechałem na zawody. I nie było wyboru innego. Nie ma co być te miękki, nie? Bo tutaj zaraz będziecie pisać, że sobie szukam wymówek. Tu bagaż zginął, tu był zmęczony. Tutaj mam izotonik z Izogo. Jeden z moich ulubionych. Używam do picia w czasie treningu. I czasem też dosypuję soli himalajskiej. Zawsze miałem problem, że piłem dużo. A się czułem, że nie nawadniałem, po prostu musiałem chodzić co chwilę do toalety. A jeżeli damy trochę soli, to ta woda jednak zostaje w organizmie, się organizm lepiej nawadnia. Ze spodu. W ogóle woda to ważna sprawa, moim zdaniem, podczas wysiłku. Tak jak właśnie elektrolity, między innymi też sól właśnie, nie? Też elektrolit. Dużo lepiej się trenuje. Później zmęczenie przychodzi. Teraz postaram się dobrze wypatrzeć kulę, gdzie spadnie i zaznaczyć, bo trzeba zacząć mierzyć. Trzeba zobaczyć, czy jest forma, czy nie. Nie ukrywam, że jak trenowałem pchnięcie kulą, to ważyłem 125, chyba najwięcej 130 kg. No i też te moje ręce były dużo węższe, bo powiem szczerze, że biceps nie jest za bardzo potrzebny w pchnięciu kulu. Nawet przeszkadza, jeżeli chodzi o przyłożenie kuli. I czułem się szybszy z racji mniejszej masy. Nie? Tutaj czuję trochę, że staję jak słoń. Zawsze na koniec treningu lewą też wykonywałem kilka pchnięć, ale no wiadomo, to nie wygląda tak jak prawą, ale dla dysproporcji właśnie pracy mięśni. To samo jak wyciskanie hantla robię na treningu. Też zawsze na koniec robię nawet pustym hantlem, gdzie tam waży 60 kg. Dwie serie po 5, chociażby to lewa też miała pracę, nie? Bo chodzi też o połączenia nerwowe i
pracownicy, żeby była proporcja. Ogólnie na zawodach jest tak, że wchodzimy, mamy 60 sekund na pchnięcie i jeżeli wchodzimy do koła, wykonujemy pchnięcie, nie możemy oczywiście tutaj nadepnąć, nie możemy wyjść z niego, nie możemy tutaj nadepnąć i musimy wyjść z koła po pchnięciu poza tymi dwoma liniami. I też to musi być jakby wykonane później, po upadku kuli w polu rzutowym, tak? Czyli pierw musi kula opaść, wtedy możemy wyjść z koła. Co prawda, bo jak ktoś pcha daleko, to ta kula troszeczkę leci, po 2 sekundy. A jeżeli na przykład pchniemy i gdzieś tutaj się wykonujemy przeskok, jesteśmy niestabilni, skaczemy i wyskoczymy z koła, przed upadkiem jesteś zaliczony. Rzadko się to zdarza, ale chyba raz takie coś widziałem na zewnątrz. Tu wykonuję pchnięcie. Nawet mogę sobie spojrzeć, gdzie upadła i muszę wyjść za tym paskiem, za połową. Jakie są techniki pchnięcia kulą? Są dwie, obrotowa i z doślizgu. Dzisiaj chyba popularniejsza jest obrotowa. Z doślizgu była kiedyś, ja trenowałem z doślizgu, z racji, że jest prostsza. No dzisiaj dominuje ta obrotowa, chyba dlatego, że daje lepsze wyniki. No jest trudniejsza dużo. Dzisiaj wam nie, ja jej nie pokażę, bo nie trenowałem, może z doślizgu. Spróbuję dwa pchnięcia oddać, ale mówię, to, żebym ja dzisiaj pchał, żeby pchnął dobrze do ślizgu w miarę, muszę tak chyba z pół roku poświęcić treningu. Ostatni albo przedostatni rzut miejsca i mierzymy. Ważne tutaj też w tej dyscyplinie. Dla mnie było zawsze dużym problemem, że się bardzo denerwowałem na zawodach. Dzisiaj w strongmanie tego nie mam. Jestem bardzo spokojny, mogę wyjść, nie wiem, bym wyszedł z czołówką światową, mi się noga nie zadrży. A tutaj nie wiem skąd, ale zawsze miałem te nerwy. I to nawet nie chodziło, że rywalizowałem z kimś tam mocnym. Tylko bardziej denerwowało mnie to, bardziej stresowało mnie to, że jest ten ułamek sekundy, żeby dobrze się pokazać, nie? Kurwa! Miałem nie palić, ale spaliłem. Ale było dobre pchnięcie, zmierzymy. Przyszedł właśnie mój trener, z którym trenowałem całe 5 lat, lekkoatletykę. Zbigniew Szubring, trener. Dzień dobry, trenerze. Witam. Trener jest tutaj niewątpliwie legendą tego klubu, całej lekkoatletyki, można powiedzieć nawet w wymiarze ogólnopolskim, ponieważ pełni chyba najdłuższą służbę trenerską. Tak. Czy nie ma nikogo, kto dłużej? W tej chwili jest, w Olimpii jestem 75 lat. Trenerem jestem od 60 roku, to obecnie jest prowadzę zajęcia. Tak, także widzicie, tutaj niewątpliwie legenda. Wiele pokoleń wytrenował. W Polskiego Związku dostałem Krzyż Kawalerski, Krzyż Zasługi, zasłużony dla Polski Ludowej, dla polskiej oznaczenie. Mam 10 państwowych oznaczeń. Tam na tablicy jest wywieszone. To może nawet zrobimy zdjęcia, bo pokażemy, bo wtedy niewątpliwie no, niepowtarzalna osobowość. Zasłużony trener polskiej lekkoatletyki. Tak, tak. Także ja sam trenowałem trenera 5 lat, a nieraz słyszałem, że trener mi pokazywał zawodniczkę, która była wnuczką trenera zawodniczki. Także tutaj no, coś niespotykanego dzisiaj. Miał dużo możliwości. Był szybki. Jakiś moment jeździł na treningi kadry to i tam trochę szybkości zatracił. Aha, wiem o co chodzi. To w drugim roku kadry. Ja nie pamiętam już nazwiska tego trenera, ale wiem, ten drugi rok, bo w pierwszym jeszcze jak pchałem, bo też kula jakby się zmieniła i ja myślałem, że trzeba będzie więcej siły, a to wcale się nie trzeba było, mimo że z piątki na szóstkę przeszedłem, bo w juniorach się pcha 6-kilogramową, a w juniorach może 5-kilogramową. Tak, no tak to wygląda. Trener wielokrotnie mi ufał, zostawiam czasem nawet samemu na treningu, bo wiedział, że jestem pracowity. Nie chcę sobie cukrować, bo... Nie, pracowity to... Aby każdy zawodnik był taki pracowity jak on. Tak. Po lekcjach zaraz przychodził na trening. Tak, szkoda, to jest jeszcze uczciwe, że... Dobra, mamy ładny rzut, trenerze, zmierzymy. Ja. Tam widziałem, gdzie spadła kula. Z miejsca tylko pcham, bo się boję, że z doślizgu mogę uszkodzić tutaj ścianę, bo nie chciałbym. Nie wiem, że tu przyszedłem w gości, to jeszcze bym skutna robił. Nie, to wiesz, tak jakbyś to tego, to byś mógł startować. Nawet w organizacji polskiej w tej chwili nie ma. No, nie wiem, czy by było, kurde. Nie ma. Tak, ja wiem. A te widzę te jeszcze ubytki tych desek, to są jeszcze po mnie. Tak. Tak? Te ubytki tutaj? Tak. Tutaj spadła kula.
Teraz zaznaczymy. Już daję miarę, mierzymy. Teraz zmierzę jak za dawnych czasów. Szesnaście 16.20. Ja miałem 16.50 życiówkę zawodów. Ja wiem, gdzie jest. Z miejsca to było. Tylko miejsca, spaliłem nogę wyższe, bo zapomniałem, jak się przeskok robi. Już nie, musiał troszkę, wiadomo. No tak, trzeba, wiadomo. Rok temu mieliśmy... Nieraz miejsca się dali jak... No to nie powinno tak być. Nie, tam zawsze różni do 3 metrów. No doszli z poindami, 2-3 tak. metry, nie? Rok temu miałem na zawodach pchnięcie kulu, ale 16-kilogramową na plaży, to pchnąłem 8,67. Ale to było tako wielkie, że ja tu ledwo... Trenerze, a trener co sądzi o sportach olimpijskich, lekkoatletyce i reszty sportów olimpijskich? Jak to się ma odnosi do przyszłości? Czy to ma prawo się rozwinąć, czy raczej... W tej chwili polska lekkoatletyka trochę upadła. Najlepszy dowód na Mistrzostwach Świata, 2 medale tylko srebrne. 400 metrów chyba i młot, tak? I młot, tak. A w ogóle polska w ogóle polski sport w wioślarstwie na Mistrzostwach Świata 2 medale. Jeden tylko jest, który ma minimum na olimpiadę. Czy nie ma jakby pieniędzy? Nie ma. Trochę lepiej stoi kajakarstwo w Polsce. Judo? Na wysokim poziomie jest tylko siatkówka, męska i kobieca sportu. Koszykówka też nie ma szału? Koszykówka taka średnia. Także no nie ma powodów do radości ani żadnych perspektyw na zmiany. W tej chwili jak państwo nie daje na sport, to te państwo nie istnieje. Holandia w tej chwili w lekkoatletyce bije nas na głowę. W ogóle w całym sporcie. Holendrzy nigdy nie istnieli w wioślarstwie. 4 złote medale, w ogóle 8 medali. No, pan szybko. Olimpia mu dawała 250 złotych. Tak było. To na dwa dni na jedzenie. No. A trzeba było dwa razy dziennie trenować. No mówię, jak to jest obóz. Poszedł do pracy, tam 8 godzin stał, chodził tu, tam. Też grosze zarabiał. W Polsce się zarabiał. No nie, musiał skończyć ze sportem. I takich talentów w Polsce bardzo dużo, które kończy juniora, nie ma dalej. No jak trzeba przyjść iść do pracy. Chyba, że rodziców ma. Bogatych. Tak. A ciebie daje ci. A to był medal dla mnie, ja nie wiedziałem. Myślałem, że to trener jedyny pokazuje. Nie, dla ciebie. No, to bardzo miłe oznaczenie. Będzie na pewno na pamiątkę umieszczę gdzieś w domu. Nie spaliłem! Troszkę straciłem na pewno na dystansie, bo się odchyliłem, nie poszedłem za kulą, jak to się przysłowiowo to mówi, tylko biodro cofnąłem, żeby nie spalić. Dobra, myślę, że jeżeli to spadło tu, a to spadło tu, to zmierzymy różnicę. Pomożemy sobie krążkę. Będzie trzymać. O, zaraz metr bliżej, prawie. 15,39. A czasem o centymetr można przegrać zawody, albo wygrać. Także to jest ogromna różnica. Ale cofnąłem tylko biodro i... A, nieźle. To liczyłem gdzieś na 14 metrów. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round. My circle smaller than a Cheerio. Is this the company you keep? Stay woke, please don't get caught sleep. End up soaring with your dream. Dobra, teraz pokażę wam dwa takie podstawowe rzuty wielobojowe, które zawsze wykonywałem po
pchnięciu kulą po technice. Przodem i tyłem. No to właśnie to takie dwa ćwiczenia, które się przełożyły głównie na te właśnie worki. Także pokazuję, stoję na progu, kula do góry. Rzucam tak delikatnie, bo no nie chcę tam, szkoda tych desek, nie? A to tak nie będę trenował, a po co robić szkody tutaj klubowi. Dupa ciężka, widać, że nie ma takiej dynamiki w nogach, jak było kiedyś 150 kg, to czego ty się spodziewać? Nie no, są zawodnicy, gdzie chyba rekordzista świata ma około 150 kg. Ale to inne dyscypliny. Trzecie, ostatnie. Normalnie robiłem 10 przodem, 10 tyłem na treningu, ale dzisiaj trening pokazowy. Ze stęknięciem zawsze, właśnie często też tego nie słychać na zawodach czy coś, bo jak oglądamy olimpiadę czy mistrzostwa świata, to wiadomo, kibice też dopingują, jest hałas, ale często zawodnicy po pchnięciu czy to dyskiem, czy kulą, czy tam rzucie młotem krzyczą, nie? Bo to jest takie wydalenie z siebie powietrza przez przeponę, jest takie też aaa, bo różne krzyki tam Polish power. Też tak jeden zawodnik krzyczał na zawodach, stropno. Ten co będzie to na pewno oglądał, się zaśmieje. Trochę się obawiam o tą belkę. Postaram się jak najbardziej spłucić rzut. Bo są zwyczajne, że coś tyłem przez poprzeczkę, a to jest w górę. Workami, nie? A dobra. Koniec. Moja mobilność obręczy barkowej, pleców i tak dalej jest daleko za tym, jak było to 8 lat temu. Nie chcę się nabawić kontuzji, a dosyć widzę, że wysoko leciała kula, więc nie chcę ani ryzykować, żeby uderzenia w belkę, ani swoim zdrowiem. Kiedyś nie miałem problemu, żeby tym ramieniem głowa, żeby wyszła przed ramię, czy to w wyciskaniach i tak dalej. Już widać czasem na belce, jak ja mam ładny blok belki nad głową w obręczy barkowej. No ale mimo tych ciężarów trochę się pojawiły przykurcze i nie chcemy żadnej kontuzji. Przodem poszło nieźle i starczy. Dobra, zmierzymy jeszcze mój skok w dal z miejsca, zobaczymy, jakie moje nogi są dynamiczne obecnie. Mój rekord, pamiętam jak trenowałem, chyba był 2,97, czyli prawie 3 metry. Niestety troszkę zawsze zabrakło. Tutaj trener zawsze był surowy, nie było żadnego dodawania centymetrów. Dzisiaj, no dzisiaj nie wiem ile to wyjdzie. Zawsze tak było, że wychodziliśmy trochę palcami za linię, tutaj za krawędź, żeby prawić wynik i się odbić. No, to pomoże osiągnąć lepszy wynik. Dwa metry jest. Ale mamy już wyznacznik. Gdzie skakać dalej? Gdzie trzeba skoczyć, żeby było lepiej? Minimalnie lepszy. Muszę gramy wziąć, bo jeżeli ląduję w to samo miejsce, jest twardo. I czuć kolana. Zobaczymy, gdzie jesteśmy w ogóle. Czy w czarnej dupie, czy gdzie? 2,80. No to trzeba jeszcze dołożyć 20 cm i będzie życiówka. Mamy 2,80 wyznacznik. Teraz troszkę trzeba się pobudzić i przebić to. Jest lepiej troszkę. To jest lepiej z perspektywy bocznej. O kurczę. Mierzymy, bo czuję, tutaj jest lepszy wynik. Jest 3 metry. Tak, 3 metry, bo tutaj liczą zawsze, jak się piach. Dobra, trening dobiegł końca. Całkiem nieźle wyszło, myślałem, że będzie gorzej. Z racji na masę ciała i tak dalej, i tą przerwę.
ale nie jest źle. Dajcie znać, w jakiej innej konkurencji lekkoatletycznej byście chcieli może mnie zobaczyć. Tylko nie piszcie z kukłotyczce, bo nie ma takiej tyczki, która wytrzyma takiego grubasa. Może trening jakiś inny, może siłowy, kulomiota. Też pamiętam jeszcze, co się tam robił. Zostawcie lajka, komentarz, oglądajcie. Będą nagrywane fajne filmiki. Hej!